Witam serdecznie, na mnie mówią Bujek i zajmuję się weryfikacją treści antykatolickich. Zauważyłem, że jakieś 7-8 milionów ludzi w tym kraju jest wierząca i praktykująca, jeżeli chodzi o Kościół katolicki. A pozostała część tak naprawdę wiedzę o Kościele czerpie przede wszystkim z mediów, z memów i tak dalej. Dlaczego memy są kiepskim źródłem informacji o Kościele już udowodniłem w innym filmie. A w tym filmie, na przykładzie mediów, udowodnię, że też nie jest to najlepsze źródło czerpania wiedzy o Kościele. W sprawach Kościoła media są tak zakłamane, że gdyby przynajmniej niektórzy redaktorzy mieli pogłaskać papier ścierny za każdym razem, kiedy kłamią, to by se ręce do samego tyłka starli. I pozwolę sobie to w tym filmie udowodnić. Jako przykład posłuży nam nieistniejąca już dzisiaj redakcja, która lubowała się w rozpowszechnianiu fotomontaży i tego typu pierdół. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak antykatolickie media robią w konia swoich czytelników, no to wydaje mi się, że chyba zapraszam. Zaczniemy od czasopisma, które przez wiele lat kształtowało świadomość środowisk antykatolickich. Na swoim fanpage'u reklamowali się jako pismo dla odważnych i samodzielnie myślących. No naprawdę, żeby pluć po organizacji, na której plucie jest społeczne przyzwolenie, to trzeba mieć lwią odwagę. Zetknijmy się z tym samodzielnym myśleniem i odwagą. Na swoim fanpage'u nasza racjonalna i pronaukowa redakcja zamieściła fejka, fotomontaż, że tam jest za opłatą, tam rozgrzeszanie dusz, czy tam odpust zupełny, coś tam, nie, takie tam pierdolomento. I takie coś pojawiło się, moi drodzy, na fejkowym profilu Radia Maryja, który był oznaczony jako fake. I to było widać, że to jest fejkowe dla jaj robione. Nasza redakcja wrzuciła wersję z przeklejonym logiem prawdziwego fanpage'a Radia Maryja. Odważni i samodzielnie myślący ludzie na pewno zweryfikowali tą informację i nie uwierzyli. Tutaj nasza racjonalna redakcja rozpowszechniła fotomontaż, który nie dość, że godzi w konkretną grupę, to jeszcze godzi w konkretne osoby, które są na zdjęciu. Ja tutaj ocenzurowałem twarze, ale w oryginale na stronie redakcji one nie były ocenzurowane. To, co jest na kartce napisane, nie będę czytał, żeby mi algorytmy je dojechały. Każdy widzi, co tam jest. Jak widać po moich filmach, to ja grafikiem nie jestem, ale ten napis wydał mi się być taki sterylny w cudzysłowie. Przez 2 dni szukałem w internecie oryginału, nie udało mi się go znaleźć, ale na szczęście w tym kraju jest wiele ludzi, którzy są bardziej ogarnięci ode mnie. Ekipa z portalu Antyfake dokopała się do oryginału, który wygląda w następujący sposób. Tak naprawdę napis na zdjęciu był bardzo niewinny. Tu jest oryginał, a tu jest fotomontaż, który wypuścili do internetu oświeceni pronaukowi redaktorzy, krzywiciele nauki z czasopisma dla samodzielnie myślących. Zapytają, czy to sprostują, bo wypadałoby, nie? Wiecie, ja rozumiem, że się można pomylić. Ja zresztą też się pomyliłem ostatnio i też powtórzyłem po kimś coś, co okazało się być nieprawdą. Ale w tej sytuacji wypadałoby napisać sprostowanie. Sami sobie odpowiedzcie, czy je napisali. Dla sprawiedliwości muszę przyznać, że to skasowali. I tego na ich stronce już potem nie było. I dlatego nie mogę wam podać źródła. I tak wygląda wiarygodność jednego z tych portali, z których niektóre osoby czerpią swoją wiedzę. Kiedy to czasopismo było jeszcze wydawane, to miało nakład około 80 tysięcy sztuk na numer. I na fanpage'u obserwuje ich 44 tysiące osób, które to wszystko łykają i wielu z nich to bierze na serio. A przypominam, że wielu przedstawicieli tych środowisk, oczywiście nie wszyscy, żyją w przeświadczeniu, że mają jakąś przewagę intelektualną, że jak oni są przeciwko Kościołowi, to nie są, kurde, wiecie, mądrzejsi, nie? Bo ateizm to nauka i te klimaty. Zapraszam was, moi drodzy, do pociągu opanowanego przez katoli. Romuald K. donosi, że jest w pociągu, gdzie podczas kursu takiego, wiecie, międzymiejskiego normalnie, z odprawioną mszę świętą. Czyżby Częstochowa to była niebezpieczna okolica? Wiadomo, że tu chodzi o to, że się katole do pociągów trniają i robią mszę świętą, prawda? Wspomniana redakcja bezmyślnie to skopiowała i wrzuciła na swój fanpage, sugerując, że to jest w takiej linii normalnej międzymiastowej. Problem polega na tym, że to nieprawda, ponieważ to była pielgrzymka. I w
fakt faktem uważam odprawienie mszy świętej w pociągu za jakieś liturgiczne nieporozumienie. Chociaż nie jestem liturgistą, to uważam, że to nie jest najlepszy pomysł. Ale tak czy siak, w dalszym ciągu redakcja pociska pierdolety. W komentarzach napisano, że wprowadzają w błąd czytelników. Redakcja napisała. Nikt nie napisał, że to nie jest pielgrzymka. Fakt jest faktem, że takie rzeczy nie powinny się dziać w przestrzeni publicznej. Oni nawet nie czytają tego, co rozpuszczają. Kopiuj, wklej i dawaj, następna ściema. Jak to nikt nie napisał? Jak to napisał facet, który wymyślił tego posta, którego oni przekopiowali? Nie mieli czasu przeczytać tego, co opublikowali, ponieważ byli zbyt zajęci pisaniem prac naukowych. Bzdury też opowiadają, twierdząc, że takie rzeczy nie powinny dziać się w przestrzeni publicznej, ponieważ konstytucja gwarantuje wolność zgromadzeń. Abstrahuję od tego, że ten wagon nie był przestrzenią publiczną, ponieważ był wynajęty. Ja sobie mogę wynająć wagon i chlać tam wódę i to nie będzie chlanie w miejscu publicznym, tylko zwykły dzień mojego życia. Ty, żartuję sobie. Ja nie piję, bo jestem za skąpy. To czy wszystkie twoje źródła są wiarygodne? Bo może są, może nie są. I czy warto tak po prostu to wszystko brać na wiarę? Czołem. A nie, czekaj, wraca, jeszcze jedna sprawa. Jeżeli ten film ci się spodobał, to prawdopodobnie spodoba ci się też ten film, którego miniaturka właśnie wyświetla się na ekranie, a w prawym górnym rogu pojawia się karta z linkiem. No to se obejrzyj, no bo... No co ci szkodzi, to nara. To znaczy nie nara, tylko widzimy się w tym drugim filmie zaraz.